Dzień dobry Państwu. Kamil Klimczak, witam w kolejnych aktualnościach narodowych, w naszym cotygodniowym cyklu, w którym to przedstawiamy Państwu warte uwagi, wydarzenia, które w, odbędą się w nadchodzącym tygodniu, w, nie tylko w naszym regionie, ale również w całym kraju. Manifestacje, spotkania i tym podobne. Wydarzenia z naszej strony sceny. Polityczne. Oczywiście zachęcam do udostępniania tego materiału, bo o to w zasadzie chodzi, żeby ta informacja dotarła jak najszerzej. I przechodząc już do meritum, y, pierwsze wydarzenie, bo zamieszczamy je tutaj w porządku chronologicznym pierwsze wydarzenie jest organizowane przez nasze środowisko. Myślę, że bardzo ciekawe i aktualne spotkanie, które się odbędzie w Łodzi. Gościem będzie pan Józef Białek i tematem będzie jego nowa książka: COVID-19 Globalna Mistyfikacja. Pan Józef Białek jest autorem również wielu innych publikacji, takich jak chociażby Czas Niewolników czy Czas Sodomy. Jest także właścicielem wydawnictwa Wektory. Przez długi czas wydaw, był wydawcą takiego pisma Opcja na prawo, również bardzo ciekawego. Myślę, że zwłaszcza w sytuacji, kiedy jesteśmy w przededniu, tak zwanej czwartej fali, to ta lektura i to spotkanie będzie bardzo. Pouczające i bardzo ważne, więc serdecznie zapraszamy. I od razu mogę zapowiedzieć, że to spotkanie również dla tych, którzy nie mogą dotrzeć w środę na 18.30 do Łodzi do stałego naszego miejsca spotkań, jakie znajduje się na ulicy Pruchnika, będziemy transmitować tutaj na naszym kanale, więc pozostaje mi tylko serdecznie państwa zaprosić na to wydarzenie i cóż no, zachęcić do lektury po prostu tej publikacji myślę, że jest to jest to jak już powiedziałem bardzo potrzebna dzisiaj nam publikacja ale idąc dalej tutaj nie no oczywiście, przypominam, 8 września 18:30, próchnika 1, łódź. Ale idąc dalej, tutaj nie pokażę Państwu grafiki, bo organizator jej nie zamieścił, ale w sobotę o 15:00 ma się odbyć manifestacja w Krakowie pod hasłem Cała Polska Zjednoczona Stop Segregacji. Więc tutaj dla Państwa zrzut z wydarzenia na Facebooku jest zapowiadany jest zapowiadana manifestacja na rynku głównym o godzinie 15 w sobotę 11 września temat robi się dość aktualny i gorący biorąc pod uwagę zapowiedzi ze strony różnych decydentów na czele z ministrem choroby Adamem Niedzielskim przez innych polityków skończywszy no i przede wszystkim jeśli chodzi o ustawę 1449 więc takie protesty my oczywiście popieramy i o nich informujemy więc jeśli nie udało mi się znaleźć informacji o tym w internecie przygotowując się do programu, ale zdaje się, że na ten sam dzień jest planowana manifestacja w Poznaniu, i tam były pewne zmiany dat i godzin. I żeby Państwa nie dezinformować, ponieważ nie wiedziałem, co jest aktualne, jeśli ktoś wpisze w komentarzu, to będę bardzo wdzięczny za informację o manifestacji poznańskiej. I jeszcze jedno wydarzenie, które też się odbędzie w sobotę, ale że godzinę później to zamyka dzisiaj nasz cykl aktualności. To wydarzenie organizowane przez Fundację Życie i Rodzina. W Warszawie pod Ministerstwem Zdrowia, publiczny różaniec o zaprzestanie stosowania szczepionek skażonych aborcją. 11 września, godzina. 16. Cóż proszę państwa Myślę, że to również ważny temat, bo nie tylko są kwestie medyczne, ideologiczne, ale również kwestie no po prostu światopoglądowe kwestie tego, że Wiele osób ze względów, ze względów światopoglądowych, ze względu na sprzeciw sumienia nie chce używać tych preparatów, które nie dość że są wątpliwe medycznie, to jeszcze w ich produkcji używano po prostu tkanek pochodzących z aborcji i tym są jakby skażone w mniejszym lub większym stopniu wszystkie te preparaty reklamowane jako szczepionki. W związku z czym podnoszenie tego, tej kwestii jest bardzo potrzebne w, dzisiejszym, w dzisiejszej sytuacji, tym bardziej, że nawet Kościół włącza się aktywnie w akcję proszczepionkową, więc jeszcze raz Fundacja Życie i Rodzina 11 września, 16 pod Ministerstwem Zdrowia w Warszawie przy ulicy Miodowej. Serdecznie polecamy. To już wszystko w naszych aktualnościach. Serdecznie zachęcam do tego, żeby nasz kanał śledzić. Bo to nie tylko, nie tylko są informacje o tych wydarzeniach. Staramy się również tam, gdzie jest to możliwe, dotrzeć i je zrelacjonować. Oczywiście. Każdego dnia dawka komentarzy, wywiadów i innych programów. Staramy się teraz zwiększać częstotliwość nadawania i dlatego zachęcam nie tylko jeśli chodzi o udostępnianie, ale również do innych tych metod naszego wsparcia czyli tych niepieniężnych, like, subskrypcja, udostępnienie, właśnie, komentarz ale zachęcamy również do wsparcia finansowego, żebyśmy to wysokie tempo, jakie narzucamy sobie, utrzymać. To tyle. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.